Witam Cię, witam, Najświętsze Ciało, któreś na krzyżu. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się we źrenicy. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają. Płaczą żernie aniołowie. Cóż jest chyba, na ból męki Chrystusa. Upał serca swego chodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę.
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką, niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważać, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchem za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Duszo ziębła, czemu nie gorejesz? Serce me czemu, co we mnie truchlejesz? To czy Twój Jezus z ognistej miłości krew w obfitości? Ogień miłości, okrutnym kato, posłusznym się staje, ręce i nogi Jezu, od pospólstwa niezbożnie, jako złoczyńca złotry porównany,
Jezu mój kochany. Jezu, srogim krzyża ciężarem, na kalwaryjskiej drodze zmordowany, Jezu mój kochany. Jezu, jawnie pośród dwóch łotrów na drzewie hańby ukrzyżowany, Jezu mój kochany. Jezu, bluźnierstwami od złego, współwiszącego otra wyszydzany, Jezu mój kochany. Jezu, swej miłości niezmiernej, jeszcze po śmierci w ucznią przeorany, Jezu, od Józefa uczciwie i Nikodema w grobie pochowany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zmęczony i krwią zbroczony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ja matka boleściwa, pod krzyżem stoję smutliwa, serce żałość przejmuje. Żałośliwie płaczę z Tobą żewliwie, płaczę z Tobą żewliwie. Już Ci, już moje kochanie, gotuję się na skonanie. Pragnę zostać matką z Tobą, dzielić się Twoją żałobą. Śmiercią Syna Twojego, śmiercią Syna Twojego.
słodką Jezus mowę, już ku ziemi skłania głowę, żegna już matkę swoją. O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam, i serdecznie rozważam. Któryś za nas cierpiał rany, któryś za nas cierpiał rany, któryś za nas cierpiał rany, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza tajemnica, ukoronowanie Chrystusa cierniem, wyszydzenie Go, przypomina nam, jak bardzo potrzeba nam uwielbiać, adorować, oddawać cześć naszemu Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj w tej trzeciej części, jak słyszeliśmy, chcemy rozważać te bluźnierstwa, zelżywości, zniewagi, jakie mu wyrządzono, i te wszystkie zniewagi, bluźnierstwa, zelżywości ofiarowujemy za biednych grzeszników, zawardziałych. Szczególnie oni są narażeni na wieczne potępienie. Ktoś powiedział, że największą niesprawiedliwością, jaka jest na świecie, to nieadorowanie Chrystusa, nieoddawanie Mu czci jako Bogu, jako Królowi. Największą niesprawiedliwością, jaka może spotkać Boga, Jego miłość, jest szydzenie z tego, wyśmiewanie, pogardzanie. Jest wylewaniem wszelkiego zła. O co to znaczy? Serce Jezusa zelżywością napełnione. Napełnione wszelką złością ludzi, którzy odrzucają Chrystusa, Jego mękę, Jego cierpienie, Jego śmierć na krzyżu. Nie chcą zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem. Chcą dalej trwać w swoim grzechu. A żeby to zakryć, żeby nie wzruszyć się, i to nie płytko, ale głęboko, używają metody, która się nazywa wyszydzenie. Zajrzałem do słownika synonimów, ile jest słów w języku polskim, żeby oddać to słowo wyszydzenie, szydzenie. Jest ponad 80 słów. Niektóre tylko przytoczę. Bluźnierstwo, cierpkość, cyniczność. Łodzi mówią beka. Cynizm, drwienie, drwina, ironia, jadowitość. Kostyczność, kpina. Lekceważenie, nabijanie się, naśmiewanie się, nonszalancja, obśmiewanie, ośmieszanie, parodia, parszywy śmiech, poćmiewajki, pogarda, polew, pośmiewisko, pośmiewka, rechot, rycie, ryczenie ze śmiechu, sarkazm, satyra, szatańskość. To są wszystko cechy, które bardzo bliskie są złemu duchowi. Przez to człowiek staje się bardzo podobny do złego ducha. I ten śmiech nie jest radością. Jest formą agresji. Wielu ludzi doświadcza, nawet w życiu takim osobistym, czy to w szkole, czy w pracy, czy w relacjach rodzinnych, czy sąsiedzkich, właśnie ten ból spowodowany tym, że jest
się odrzucanym, wyśmiewanym, niechcianym, niezrozumianym, bo jest się inny, bo się nie jest, nie chce się przystosować do ogółu, do społeczeństwa, żeby być takim właśnie nowoczesnym, takim fajnym, takim no, niereligijnym. I to wszystko może nas też spotykać. Może nas spotykać jakiś rodzaj ostracyzmu, wykluczenia, odrzucenia przez takie właśnie kpiny, przez przezwiska, przez ośmieszanie, nazywanie na przykład moherowymi meretami, czy nazywanie dewotkami, czy oszołomami. Może nas spotykać to, co jest uczestnictwem Krzyżu Chrystusa. Możemy stać się jakimś rodzajem urągowiska, wyszydzaniem, wyśmiewaniem, wzgardą, zjadliwością, złością, docinaniem, dogadywaniem, dogryzaniem, dokuczaniem, gardzeniem, ironizowaniem, kąsaniem, kpieniem, naigrawaniem się, podrwiwaniem, pokpiwaniem i tak dalej, jest tego bardzo dużo, taka jędzowatość, kąśliwość, kpiarstwo, kpina. Polski język bardzo dużo podaje pomysłów, jakby człowieka jeszcze bardziej zranić, dotknąć przez szyderstwo, rechotanie, przez jakiś rodzaj obrażania, pogardzania, pustym jakimś śmiechem. Pamiętamy wydarzenia na krakowskim przedmieściu, kiedy przynoszono z puszek po piwie krzyż i mówiono, jest krzyż, jest impreza, można się bawić, robiono krzyżowanego misia. Czy to jest uczestniczenie Chrystusa w tym właśnie ukoronowaniu, wyszydzeniu? Tak, Chrystus dzisiaj cierpi. I cierpi też w drugim człowieku, cierpi w swoim kościele. Cierpi, kiedy robi się Golgotę piknik, kiedy się robi przedstawienie klątwę. Cierpi też w drugim człowieku, który jest obrażany. Jego godność jest teptana. Kiedy patrzymy na błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, wtedy walczy o tę godność, żeby godność człowieka nie była poniżona, żeby był człowiekiem. A człowiek tak naprawdę staje się ludzki, kiedy staje się podobny do Boga. Natomiast kiedy staje się podobny do szatana i ma takie myślenie szatańskie, że cieszy się tylko z czyjegoś nieszczęścia, z czyjegoś bólu, cierpienia, to wtedy już przestaje być człowiekiem. Staje się gorszy niż zwierzę, staje się demonem, staje się kimś, kto jest zaprzeczeniem obrazu Boga. Kiedy rozważamy dzisiaj tę szczególną tajemnicę wyszydzenia Chrystusa, pamiętamy, tydzień temu rozważaliśmy biczowanie, jak Pan Jezus strasznie cierpiał, jak całe ciało miał poranione. Jeśli całun turyński mówi prawdę, to miał ponad 5000 ran. To były rany szarpane. I na te poranione ciało żołnierze już po wydaniu wyroku nałożyli płaszcz karłatny. Na głowę włożyli taki wieniec z głogu palestyńskiego, który ma twarde kolce jak pręty, długie jak palce, które potrafią nawet przebijać czaszkę. Cały wieniec na głowie się znalazł. I wtedy tworzyli coś takiego jak parodię koronowania na Cezara. Ave Cezar. Oddawali mu cześć jako królowi, jako Cezarowi, wręcz jako boskiemu Cezarowi. Przyklękali i biczowali, i policzkowali go, mówiąc, prorokuj nam, kto cię uderzył. A więc wyszydzali jego majestat, wyszydzali też jego posługę. Przyszedł po to, żeby przepowiedzieć, nie kto to bije, ale kto dla nich okazuje serce. Że Bóg przyszedł ratować ich duszę. Po to Pan Jezus przyszedł. Możemy powiedzieć, że zły duch posłużył się tymi ludźmi, aby Pana Jezusa sprowokować do niechęci. Do tego, żeby choć trochę pojawiło się w sercu Jezusa taki pomysł, a może by tak odpłacić za to, co mi się tutaj należy. Przecież jestem Bogiem, przecież mój majestat jest najwyższy ze wszystkich królów świata. Jestem królem wszechświata, jestem królem wszystkich narodów. A oni kpią, śmieją się,
policzkują, plują na mnie. A jednak moc Chrystusa objawiła się w tej wielkiej miłości. Nic nie mogło sprawić, żeby Chrystus przestał ich kochać. Ta miłość Chrystusa rozlała się na nich poprzez to, że nic nie powiedział. Po prostu przyjął na siebie, jak ta skała, którą uderzył Mojżesz laską i wypłynęła woda, z Jezusa wypłynęła Boża miłość. Rozlała się miłość na cały świat i trwa do dnia dzisiejszego. I nie pokonamy nienawiści, złości, szyderstwa za pomocą tych samych metod, bo jeszcze więcej tego będzie w świecie. Jeżeli będziemy ciągle odpowiadać złem na zło, to zło się będzie rozmnażać. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko często tu powtarzał za świętym Pawłem: nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Chrystus nie dał się sprowokować do tego, aby odpłacić złem, chociaż nawet mógłby powiedzieć, ma prawo do tego, żeby powstrzymać tę całą złość, to jednak przyjął inną metodę. Pozwolił się przybić, przebić, aby wyszła na jaw Jego miłość. Dzisiaj, kiedy patrzymy na nas, Polaków, zobaczmy, jaką mamy postawę. Każdy z nas niech spojrzy na siebie, nie na innych. Ja patrzę na siebie. Jakże trudno jest, tak samo jak Chrystus, zareagować, kiedy ktoś coś nieprawdziwego powie, ktoś oskarży, doniesie, zaczyna plotkować, zaczyna dokuczać, śmiać się, zaczyna przezywać. Od razu gdzieś w naszym sercu, nie wiem jak w waszym, ale w moim tak, gdzieś naturalnie rodzi się taka chęć jakiegoś rodzaju może odwetu, może innego postępowania niż, no żeby to powstrzymać, może zatrzymać. Czasem możemy sobie różnego rodzaju argumenty, żeby uzasadnić nasze zło, podszyć płaszczami jakiejś sprawiedliwości, jakiegoś dobra. Ale tak naprawdę zaczynamy wykonywać własne uczucia, własną chęć odwetu. Już tu mówiłem, przypominając ostatnie słowa księdza Jerzego Popiełuszki tydzień temu, że kiedy modlił się na różańcu w ostatniej swojej modlitwie, w ostatnim rozważaniu prosił, abyśmy byli wolni od lęku, od zastraszenia i od chęci odwetu, od nienawiści. Chroń nas Boże, tak jak śpiewał Lintrowski. I dzisiaj, kiedy rozważamy tę scenę, chcielibyśmy też zobaczyć, czy czasem sami nie uczestniczyliśmy w takim szydzeniu z Chrystusa. Czasem tak jest, że człowiek ulega psychologii tłumu, nie reaguje, boi się. Są tacy, którzy przewodzą temu tłumowi i zaczynają śmiać się z Chrystusa, z tego, co święte, z Kościoła. I nasze uczestnictwo może polegać na bierności, na tym, że nie reagujemy, nie stajemy w obronie, nie przyznajemy się do Chrystusa, tak jak uczniowie. Nie było ich. Jezus został sam. I ta przedziwna koronacja była jakąś formą strasznego bólu duszy Chrystusa, serca Jezusowego, które tam bardzo cierpiało. Przeżywaliśmy w ubiegłym roku na Łagiewnikach ogłoszenie Jezusa Chrystusa Królem Polski. Ogłaszaliśmy Go, ale to jest zadanie. To jest zadanie do tego, aby wprowadzać Jego prawo miłości do naszego życia. Żeby nie tylko była nazwa, ale była rzeczywistość. Abyśmy Go rzeczywiście adorowali, abyśmy Mu oddawali cześć całym swoim życiem. Święty Ignacy, kiedy rozważał mękę pańską, rozważał ukrytego Boga, Jego bóstwo, Jego majestat w tym całym wydarzeniu krzyża, w tym całym wyszydzeniu, mówił, że prosi Boga, aby wszystkie Jego myśli, wszystkie Jego słowa, Jego czyny były na większą chwałę Boga, ad majorem Dei gloriam. Jeżeli tak będzie,
to rzeczywiście Chrystus będzie uwielbiony, ukoronowany nie cierniowym, bolesnym wieńcem przypominającym koronę, ale rzeczywistą koroną chwały. Oddawać Bogu chwałę całym swoim życiem. Święty Ireneusz z Lyonu kiedyś powiedział, że chwałą człowieka jest widzieć Boga, ale chwałą Boga jest żyjący człowiek, żyjący na chwałę Boga. A kiedy prawdziwie żyjemy, kiedy kochamy, kiedy okazujemy serce drugiemu człowiekowi, kiedy cieszymy się z tymi, którzy się cieszą, kiedy płaczemy z tymi, którzy płaczą, kiedy jesteśmy szczęśliwi i prawdziwie żyjemy, wtedy Bóg może się nami pochwalić. Możemy oddawać Bogu chwałę. Natomiast kiedy przyjmiemy postawę tylko z nazwy, że należymy do Chrystusa, że Jemu oddajemy chwałę, a kiedy zaczynamy postępować wobec innych ludzi, to tak samo postępujemy wobec Chrystusa, jeżeli to pojawi się pogarda, szyderstwo, rodzaj nieprzebaczenia, to wtedy rzeczywiście Chrystus cierpi w tym drugim człowieku. Dzisiaj prośmy o taką wrażliwość serca, wrażliwość Chrystusową, aby to nasze serce podczas tej modlitwy gorzkich żali było poruszone, abyśmy nie byli jak te twarde serca, kamienne. Prośmy też za tych, do których Pan Bóg nas pośle, którzy sami może nie przyjdą do Chrystusa. Może sami, patrząc na nasze życie, będą mogli się przekonać do Chrystusa. Najpierw prośmy o nasze serca, żeby zostały przemienione, aby w nich rzeczywiście był tron, a na tym tronie, żeby siedział Jezus Chrystus, żeby nie tylko był najważniejszym ze wszystkich moich spraw, a ja dalej będę siedział na tronie, ja to będę chciał rządzić, ja będę chciał mówić Panu Bogu, zrób to, zrób to, zrób to, bo Ty jesteś najważniejszy, bo Ty jesteś na moim pierwszym miejscu. Nie, Panie Jezu, ja schodzę teraz z tego swojego tronu, to Ty masz teraz rządzić w moim życiu. Tobie oddaję ster mojego życia w Twoje ręce. I kiedy chcę przedstawiać przed Tobą moje prośby, to proszę Cię tylko po prostu, żebyś rządził, żebyś był Panem. Nie tylko najważniejszy, ale żebyś był jedynym Panem. Żebyś Ty mnie prowadził, a nie ja decydował o tym, co Ty masz czynić w moim życiu. Bardzo trudną jest decyzja, łatwiej jest mówić Panu Bogu, jestem Tobie oddany, ponieważ jestem Twoim uczniem, więc teraz mam do Ciebie różnego rodzaju prośby i te prośby przyjmij. Podpisz się tutaj pod spodem, że to jest Twoja wola, ale nadal to nie będzie wola Boga. Będzie to wola moja, bo to ja wymyśliłem. Ale zrobić coś takiego, taką decyzję woli, jak to zrobiła święta Faustyna Kowalska, kiedy w dzienniczku jest nawet taka strona przekreślona. Nie ma nic napisane. Jest skreślona strona i napisane: od tej chwili nie istnieje moja wola. Moja wola własna. Na drugiej stronie jest napisane: teraz istnieje tylko wola Boża. I ona zrobiła coś takiego: Panie Boże, przedstawiam Ci pustą kartkę. Nie wiem, co napiszesz na tej kartce, ale już dzisiaj chcę się na niej podpisać in blanco. Bądź wola Twoja. Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Królem. Ty lepiej zaplanujesz moje życie niż ja sam. Bo jeżeli ja sam planuję, to jestem słaby, ułomny, grzeszny, ciągnie mnie do grzechu, ciągnie mnie do zła. I spowoduje to nieszczęście nie tylko moje, ale często tych, z którymi jestem. A żeby ich chronić i chronić siebie, proszę Cię, Panie Jezu, to Ty mnie prowadź, to Ty dawaj mi swoją miłość, to Ty przeze mnie kochaj, przebaczaj, to Ty bądź uwielbiony w moim życiu, zasiądź na tronie mojego życia. Amen. Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił, w czymem zasmucił, albo
Cię wyzwolił z mocy Faraona, a Tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Ludu mój, ludu, ja Cię wprowadził w kraj miodem płynący, Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jam Ciebie szczepił winnicowy brana, a Tyś mnie octę poił swego Pana. Ludu mój, ludu, czy mę zasmuci? Jam dla Cię spuszczał na Egipt karanie, a Tyś mnie wydał na Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, a Tyś mnie wydał książętom kapłanów. Bożem otworzył, by szedł suchą nogą, a Tyś mi włócznią oko otworzył srogo. Czy mem zasmucił? Jam był Ci wodzem w kolumnie obłoku, Tyś mnie wiódł słuchać piwa ta. Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił, czy mem zasmucił? Jam Ciebie karmił
manny rozkoszami, Tyś mi odpłacił policzkowaniami. Ludu mój, ludu, służę ci w uczynie, w czymem zasłużę. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś mnie poił goryczą żółciową. Ludu mój, ludu, służę ci. Mem zasmuci. Jam dał, że zbici Kanaan królowie, a ty zaś czciną biłeś mnie po głowie. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni. O Ojcu i Synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi, ten tryumfu dzięki czci. A równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Przed mszą świętą o godzinie 18 odprawiane jest nabożeństwo różańcowe. Dzisiaj mamy nabożeństwo gorzkich żali. I we wszystkich tych intencjach, których będzie sprawowana o godzinie 18, msza święta zbiorowa za przyczyną księdza błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki. Teraz módlmy się w tych intencjach zebranych pod ołtarzem. Przez stawiennictwo księdza Jerzego będziemy powtarzać: okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Powtórzmy. Obdarz nas, Boże, łaską głębokiej przemiany naszego życia, byśmy byli wiernymi uczniami Twojego Syna. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Wejrzyj, Panie, nasze modlitwy i okaż łaskawość chorym, samotnym i nieszczęśliwym. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha Świętego, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Otocz opieką wszystkich, którzy Tobie ufają, aby żyli w pokoju, bezpieczeństwie i zgodzie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Naucz nas, Panie, iść drogą Twoich przykazań, abyśmy wzrastali w łasce, miłości i prawdziwej świętości. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Przyjmij, Panie, nasze błagania, a smutnym i strapionym wlej nadzieję, aby odzyskali radość i wolność dzieci Bożych. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go poczet święty, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski. Przedstawmy Panu Bogu wszystkie nasze prośby, modlitwy, nasze pragnienia i te wszystkie intencje, które zostały złożone przed ołtarzem tej mszy świętej zbiorowej. Za jego wstawiennictwem udziel łaski, o którą z ufnością Ciebie proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się. Boże Ty, ukryty w Najświętszym Sakramencie, zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
się zwyciężyć.